Drodzy Państwo, zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałem zwrócić Waszą uwagę na coś niesamowitego, dlatego spójrzcie teraz na swoje ekrany i zobaczcie, jaki piękny art przygotowała dla nas Sofia. Jest on dostępny do zobaczenia w całości, w pełnej jakości, również na Discordzie, a ja tymczasem wykorzystam ten moment, w którym mówię do Was sam i chciałbym Was poprosić o wsparcie. Mianowicie brakuje mi już całkiem niewiele do 5000 subskrypcji i mam nadzieję, że jesteśmy to w stanie dzisiaj zrobić, jeżeli Wy, drodzy widzowie, zostawicie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. To by było na tyle. Życzę Wam miłego odcinka. Kiedy wcale nie jest za łatwo, więc może być jeszcze trudniej. Czemu nie? No, czemu nie? A patrz teraz na tego kryta. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paper i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego 14 już odcinka z serii Pokémon Blaze Black, Volt White, Egglock versus, w którym gra ze mną również Peter, który tutaj jest, robi coś głupiego, tak mi przynajmniej powiedział, także przywitaj się ładnie. Dzień dobry, drodzy Państwo, witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, prawie wykonałem rzecz bardzo nielegalną. Czyli napiłem się ze szklanki. Na szczęście jest pusta, jak widać. Więc spokojnie. Mamy bidonik i możemy z bidoniku się napić właściwej wody. Dodatkowo dokładnie. Mam też, uwaga, herbatkę o smaku ananasowo-gruszkowym. O, wow. No to jest rzeczywiście szalony smak herbatki. No ja nie mam przy sobie absolutnie nic, więc będę o suchym pysku prowadził dzisiejszy odcinek. A tymczasem myślę, że możemy już chyba bez regieli. Nie wiem, czy jest sens robić outfit recap, ponieważ ja mam na sobie to samo, co w poprzednim odcinku, czyli wstanę tutaj, pokażę koszulkę Choose Your Weapon, ponieważ nagrywamy te odcinki po sobie. Tak jest. Nie wiem, czy powiększyłeś pokazywanie koszulki, więc ja pokażę jeszcze raz. O, czary, koniec. No ja wstałem tutaj na ten, ale... Okej. Okay. Mam za to pytanie dnia dla ludzi. Jakie są wasze ulubione ciepłe napoje? Okay. Jeżeli herbata, to jaki smak? Jeżeli kawa, no to jaki rodzaj? Proszę, mówcie. Ja osobiście jestem fanem tego, że ja pracuję na lotnisku i w pracy ogólnie, no wiadomo, jak się robi na lotnisku, to ceny lotniskowe są... są mniej więcej tak duże jak damage Big D. Natomiast ja mam o tyle fajnie, że automat z kawą u mnie w pracy, do którego mam dostęp, oferuje ceny normalne. Oh, wow. I kupuję sobie dosyć regularnie Irish Coffee. Rzekomo jest to kawa z whisky, ale oczywiście w pracy nie piję alkoholu, więc to jest tak, że to tak tylko smakuje, nie? I 2,70 płacę za kubeczek gorącej kawusi. Jest ona tak absolutnie idealnie pyszna, idealnie słodka, a mogę sobie jeszcze manipulować, czy chcesz słodszą, czy mniej słodką. Ta jest idealnie słodka. No jak to w automacie. Tak, tak, tak. Naprawdę cudowna rzecz. To jest chyba mój top 1 taki napój. Z innych, ta herbatka jest całkiem dobra, ale nie wiem, piłem kiedyś lepsze smaki. Tylko nie przypomnę. No to sobie. Ja jestem zdecydowany, ja kawy w ogóle nie pijam. Totalnie, absolutnie nie pijam kawy. I pijam za to duże ilości herbaty. I w tym jedną z herbat, moją ulubioną herbatą, jest to herbata z pana, która nazywa się Sencha Oriental Mango. Jest to herbata zielona z dodatkiem kandyzowanego mango, odrobiny pieprzu kolorowego i jeszcze jakieś tam ciekawe rzeczy są. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale to jest jedna z moich ulubionych herbat, którą piję już regularnie od lat, można powiedzieć. Jak tylko jest dostępna, jak tylko ją ma... Znaczy jak tylko... No właściwie ona jest dostępna cały czas, więc kupuję ją 5 o'clock i później mam. A jak się kończy, to jadę po następną, bo to jest smak, który nigdy mi się nie znudzi. Panie Peterze, szybkie przedstawienie drużyny, ponieważ troszeczkę się pozmieniało tutaj. Na tak, w moim przypadku... Są dodane poziomy, po prostu dodaliśmy sobie 5 poziomów, tutaj widzicie, Biggie jest na poziomie 30, już o Petera. U mnie jest Ostry Sos, Chase Scarfem, Modest Nature, Eruption, Dion, Curse i Fire Spin z umiejętnością Sturdy. Tak, u mnie jest Fiflock, który jest Litwickiem i będzie miał zaraz 26 level następujący. Ruchy, dziękuję. Okej. Następnie Ekor na poziomie 23, Smokescreen, Sucker Punch, Crunch i Flame Burst.
Cyrus. Bez zmian. Swoją drogą. Ma Kichi też bez zmian. Zamiast Simple. Masz Unaware. Cyrus ma Unaware. No. To jest w sumie dobre. Mój Kichi też jest bez zmian, bo po co? Krecik też jest bez zmian. Miałem możliwość nauczenia go Honklos, ale zobaczyłem, że Dick ma 100 mocy w tym haku, więc stwierdziłem, że nie trzeba. 100 mocy. Wow. Bobolek na skutek levelowania dostał ruch Psybeam. I człowiek czuje dobrze. Piszczel dalej taki sam. Leer Seismictos, Revenge Rock, Smash, Adamant, Moonbreaker. Moonfox dostała levelek, nauczyła się taunta. Zadowolona, czemu nie? Adrian nie dostał levelku i dalej. Bite, Ice Punch, Fake Out i Rock Smash to jest bardzo, bardzo dobry moveset, jak dla niego. To prawda. Dobrym movesetem dla Donphana byłoby też mieć coś ziemnego. Ale nie. No nic, czekamy dalej. Coś mnie kręci w nosie, jakbym miał jakiś włosek. No to tak, panie Peterze, myślę, że... Lecimy z tym koksem. I dobra, namówił. Chciałem zarzucić jakąś anegdotką, tylko mam taki problem jak ostatnio, czyli nie mam anegdotki. No nie ma anegdotek, no. Bo ostatnio było niestety dla nas dosłownie 20 minut temu. Dokładnie. No nic, no może wymyślę coś, co mógłbym powiedzieć, bo na przykład nie mówiłem ostatnio, ale dalej nie opowiem tej historii z Wigilii. Za to wiem, mogę powiedzieć inną historię. Bo jechaliśmy sobie do rodziców Xyz na święta i to był minus jeden fasad. To był minus jeden fasad. Uuu, to był kryt! Dobrze. Pięknie. Wracamy do Orańska wszystkiego. W każdym razie, pojechaliśmy tam na święta i oczywiście, słuchaj, nie wiem, jak było u ciebie w dzieciństwie, ale ja sobie kojarzę, że no, cały czas nic nie było w telewizji, ale w święta szczególnie było naprawdę dużo dobrych rzeczy do oglądania. Jakieś zapomniane filmy, albo też nie zapomniane filmy, nie wiem, Kosmiczny Mecz, Powrót do przyszłości, takie różne złota były. Właśnie kluczowe słowo były. Bo wyobraź sobie, że nawet na święta tej zasranej telewizji dalej nie ma kuźwa nic. W sensie ja nie wiem, czy mi się gust zmienił, że uważam, że to jest nic, ale nie wiem, najlepsze, co mnie spotkało w te święta w telewizji, to był... No, były tam aż trzy części Asterixa, no to faktycznie to było coś. Ale to na jednej stacji tylko. A na pozostałych jakichś takich, że tak powiem, topowych, które słyną z tego, że zapodają dobre filmy, nie było. I miałem tak... Dlaczego? Mielibyście ogromną oglądalność, ale oczywiście gówno o 20 sam w domu musiał być. No oczywiście, to jest już tradycja świąteczna, tak jak w Stanach jest szklana pułapka. Udan spars. Naprawdę nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem o tym, naprawdę. No w każdym razie tak narzekałem trochę. Aż w końcu w pewnym momencie, słuchaj, siedzimy wieczorem, to był pierwszy dzień świąt. W sensie drugi, ale nie wiem, Wigilię ludzie nie liczą jako dzień świąt, nie wiem dlaczego. Więc 25 grudnia dokładnie. Siedzimy sobie wieczorem i takie, kuźwa, dosłownie nic nie ma. Najwyżej śpiewanie kolęd, ale tych kolęd to my już słuchamy cały czas od 2 dni, no bez jaj. I w pewnym momencie usłyszałem złote słowa. Ja to mam ochotę pójść na koncert Queen. Ja takie... O kurczę. Hold on! Wait a minute! przepraszam bardzo, czy macie może kabel, którym można udostępnić obraz z laptopa na telewizorze? Co? Po czym pan Piotr połączył się z internecikiem. Koncert Live Aid Full HD. I człowieku, rozkosz po prostu, rozkosz. Dobra muzyka, dobrzy wykonawcy, przepraszam bardzo, oczywiście. Doborowe towarzystwo i taka miła, rodzinna atmosfera. Tego mi brakowało, tego mi zdecydowanie brakowało.
To było Aerial tak. Ace. Dobra, dobra, dobra. To był kryt. To był kryt. Pan, widzę, pan Herakutasz się nie ociąga. Całkiem nieźle. Oj. Także to jest takie bardzo pozytywne wspomnienie z tych świąt. Poza tym to nie wiem, nie mam pomysłu, o czym mogę wspomnieć jeszcze. Także było fajnie. Mogę spróbować tej herbatki, tylko o ile nie będzie za gorąco. No jest trochę gorąca. I jest mało słodka, nie wiem, czy tak powinno być. Kolejny kryt! Boże złoty, ten Herakros jest szalony. A to ci heca. Gdzie też mogły się podziać te chrabąszcze? Tak propos filmów o Asterixie. Ej, ja muszę teraz spamować, że Water to jest drugi kryt. Czy Aerial Ace nie ma tutaj czegoś zmienionego na przykład? Czy ja po prostu mam taki niefart? Nie mam pojęcia, ale wyobraź sobie, co by było, gdybyśmy prowadzili odcinek w totalnej ciszy. W totalnej ciszy? Mało tego, wyciszyć audio z gry i tak tylko co chwilę... Kolejny kryt! What the f... Oj, Rotom ma dużo do zapisywania. Ej, i wyobraź sobie tak na przykład co chwilę tylko... Albo... jak ten, jak gry Lego. Co drugi... No. Co drugi Aerial Ace to jest kryt tutaj. Widzę, że się super bawisz. No, świetnie. Bawię się doskonale. W sensie, nie życzę ci oczywiście źle w żadnym wypadku, tylko po prostu tak to... Tak gdyby nie to, że mój... jak on ma? Ostry sos jest dobity i to tak konkretnie. To już by dawno było po tym Herakrosie. Czaj, że on to przeżył. Tego Revenge'a drugiego. W sensie rezystuje, ma ale prawo. Drugi zadał ponad połowę. Albo połowę. Więc wszedł mi low roll. Po prostu... Minutko, kiedy wcale nie jest za łatwo, więc może być jeszcze trudniej, czemu nie? No, czemu nie? A patrz teraz na tego kryta. No i proszę, jest. Dobra, mamy wstęp do tego. 12, 17, wstęp z krytem. Dobra, to jest, w ogóle muszę dopisać, że to jest epizod, który? 14 już, 14. Fajnie, dobrze. Czy ty właśnie dostałeś czkawki? Nie, czknęło mi się. Znaczy, ja to jest ciekawostka taka na dzisiaj, ja nie miewam czkawki. W takim sensie, że moja czkawka ma maksymalnie 3 czknięcia. W sensie, mi ostatnio też się nie zdarzało mieć czkawki. Ale żeby tak całe życie, to nie. Całe życie to się nie zdarza. Nie, w sensie nie, że się nie zdarza. Ja mam tą czkawkę, tylko ona trwa raz, dwa, trzy czknięcia i tyle. Tak to działa u mnie. A co jeżeli twoja czkawka trwa od początku twojego życia do końca? Masz jedną czkawkę, tylko że te odstępy są takie totalnie randomowe, nie? Czasem się zdarzy rok, czasem się zdarzy dwa dni. No to twoja czkawka też tyle trwa. W takim razie. Właśnie. Okej. Czkawka jest odwrotnością snu. Bo sen, nie wiesz kiedy się zacznie, ale wiesz kiedy się skończy. A czkawka, wiesz kiedy się zaczyna, ale nie wiesz kiedy się kończy. Po prostu nagle jej nie ma i zapominasz o tym. Dobra, muszę... Niemniej to jest bardzo mądre. Tak, myślę, że spokojnie przełożę część skarfa na kogoś innego później, bo... Na ostrym sosie jest beznadziejny. Czyżby wszystko ci i tak wyprzedzało? Tak. Chciałem dobrze, ale swoją wyszło drogą. Jak wyszło. Okej. Okay. Swoją drogą pragnę zwrócić uwagę na dwie rzeczy w moim tle. Bo... no nie zwróciłem uwagi ostatnio, a chcę zwrócić. Uwaga. Po pierwsze, tutaj leży kotka. Kiciu, wow. Sobie tam przebywa i sobie śpi elegancko. A po drugie, to tutaj za mną Ksys ułożyła taką fajną piramidkę z tych, jakim tam... Z... Co? O nie!
Ja miałem takie, taką fajną... Ja już przez chwilę myślałem, że on tą piramidkę zwalił, ale co się stało? Czemu? Co? Jak? Dlaczego? Bo ja się nie skupiałem na twoim ekranie i miałem teraz takie oho. Czekaj, pozwól, że zanotuję, że to jest moment 14:30. Mówiąc krótko, chciałem powiedzieć, że piramidkę z mandarynek. Natomiast Volbeat trafił kryt po prostu. Struggle bug kryt. Nie struggle bug, przepraszam, signal beam. Signal beam kryt, o damn. W sensie, ja byłem świadom, że robi dużo, bo robi naprawdę dużo. I... O, to też był kryt. Super. Czy Signal Beam ma większą szansę na kryt? W każdym razie... Tak samo jak Aerial Ace. Tak samo jak Aerial Ace. Zauważyłem, że robi bardzo dużo i wiem, że okej, kryt mnie zabije. No bo zrobił prawie połowę. No i w pewnym momencie nagle stwierdził, ej! To jest ta chwila, kiedy ja chcę... Nie, no, na pewno. To jest ta chwila, w której uważam, że kryt mi się nawet może przydać. I wiesz co? I mu się przydał. No, przydał. Eliminował bezpowrotnie mojego Cyrusa. W sensie... Nie będę aż tak płakał, bo uważam, że był to jeden ze słabszych moich poków. Co nie zmienia faktu... Ale to był dalej w pełni wyewoluowany Pokémon. Tak, i naprawdę bardzo go lubiłem. Mimo wszystko go lubiłem. Wytrzymywał bardzo dużo w tej serii. Oj, no nic, pamiętajcie, żeby do godziny 20 nie spoilerować. Nie piszemy w komentarzach, czy tam na Discordzie, czy w memach. Do godziny 20 jest embargo na spoilery, a potem tutaj wywalone jaja. Możecie pisać, tak, w 14:30 zdechł mu słubat i bardzo mu było przykro z tego powodu. A jak ktoś nie obejrzał, no to ma problem. No to niestety. Czy ja chcę reversal? Nie. Jest dobry, ale bardzo sytuacyjny. Więc nie. O, widzę, że twój kici zaczyna coś robić. Znaczy on robi cały czas, tylko ja go po prostu nie wystawiam. Ja mu pozwalam się chillować z tyłu i brać się za coś, co wiem, że jest w stanie na siebie przyjąć, o, jeśli tak to mogę powiedzieć. Okej, okay, w porządku. Ja właśnie uniknąłem Sleep Powder i czuję bardzo dobrze. Minus oczywiście ta jedna śmierć. I to od Volbeata, no jak... Żeby to jeszcze był, nie wiem, właśnie Herakros czy coś takiego. Pysk, nie? W sensie... Moi widzowie bardzo lubią odkopywać stare memy. Zresztą ogólnie nie wiem, dlaczego ludzie tak lubią robić. I na pewno będą się jarać. O, Ryu przyszedł i zrobił ci kuku, czy coś takiego. Tak, miałem Ryja w Omega Ruby i był dobry. Przyznaję. Dlatego, że miał chyba Tail Glow, to dlatego był dobry, logiczny. Nie, ale nie pamiętam w sumie, czy miał Tail Glow. Mogłem się pomylić. W każdym razie, no jest mi naprawdę źle. Jakbym jak Quick Glow znalazł, to bym dał temu ten. A Quick Glow chyba Quick można Glow dostać w ogóle. Możliwe. Możliwe. Hurdur, niestety drugi już Pokémon w tej serii padł. Z Sufbelem na dodatek. No, jak będę kiedyś potrzebował, to sobie wezmę. Panu Piperu, bo to oznacza, że mogę sobie dodać do składu coś mocnego. No, najlepiej może. Coś, co mi skontruje... Coś, co mi skontruje Dark... Przepraszam, Bug-type. Jednym z Pokémonów, które się do tego idealnie nadają, jest pan Wiesio, który trzyma Eviolite i ma Rockthrow. I pan Wiesio... No nikt się nie przyczepi do niego, że jest nielegalny, nie? Więc no tak. Moment 19:00 dołącza do nas... Pan Wiesio. Jak mu tam? Pan Wiesio, ale... Timber dołącza do składziku. A to jest potężny. Tylko, że... Jest to potężny, tylko, że... Ogólnie wychodzi na to, że ja nie pójdę na lidera teraz. No, bo tylko jak musisz trenować. Chcemy dodać jeszcze z 9 leveli? Nie, myślę, że naprawdę nie ma co przesadzać. No chyba, że chcesz dać 9 leveli panu Wiesiowi, to wtedy mogę się na to zgodzić.
Właśnie dlatego pytam. Tylko, że wtedy co ty zrobisz ze swoimi 9 levelami? Ja je rozdam jak chcę. Pokaż mi jeszcze raz swój skład, ja się zatrzymam na ten czas. Bo jestem ciekaw. Znając mój fart, to będzie koniec walki i niepotrzebnie się zatrzymałem. Tak, to będzie... To jest koniec walki. Super. No ale obiecałem, że się zatrzymam. Się zatrzymam. To jest mój skład, proszę bardzo. Dobra, biorę te 9 leveli teraz. Szybko, szybko. Speed up i już szybciutkie 9 leveli. 9. Raz, 2, 3. Chip away. Nie chcę, dziękuję. 4. Znaczy, stop. Jest ewolucja. Co? 9? Ty go chcesz na 30 poziom wsadzić? Mhm. No dobra, no. Ej! 20, 42. Timbur zmienia się w Gurdur. Hurdur. 3. Dobra. Zostało jeszcze 5. 4. 3, 4. Bulk up. 5. Kuśwa, oczywiście, że bulk up. 6. Ej, dobra. 7. Zapis. 8. 9. Czy ty to wszystko rozdałeś w krecika, bo nie patrzyłem? Nie. A, okej. Okay. Dobra. To wracamy do gry dalej i wszyscy zadowoleni. Ale okay. Przyjemny sposób ekspienia. Ojej, brakowało mi czegoś takiego. Ojej. Oczywiście zaraz się zesra ktoś, że przecież przez to Pokémony są gorzej wytrenowane i w ogóle po co to robicie? To jest oszustwo. Jeżeli uważasz, że będziesz w ciekawy sposób prowadził swój grinding, montaż czy coś, to nagrywaj na YouTubie, wypromuję cię. Grindowanie odcinka przez najbliższy tydzień i grindowanie Pokémon przez najbliższy tydzień, skoro Peter ma Timbura na 21 poziomie. No tak średnio, super. Nie? Super, super pomysł, idealnie. W sensie, oni mi dają tyle właśnie tych... Może nie tyle rad, co... Tak mi srają w komentarzach często, przy czym miałem takie, okej, jak byś ty to zrobił? Jest cisza. No właśnie. Tak naprawdę to żartuję, nigdy nie było takiej rozmowy. Jesteście grzeczni, mnie bardziej chwalicie niż szkalujecie, więc spoko. Ale jak już się pojawiają takie osoby, to mam takie... Okej. Okay. I co? Coś więcej mi powiesz? Czy... Oj, szkoda gadać. No, niestety tak jest czasami. Czasami chcecie, kreujecie się na takich, którzy wszystko wiedzą. O, Pinsir. W sensie... Ja rozumiem, że oczywiście to brzmi jak... jak nie umiesz sam, to nie krytykuj. Tylko, że to naprawdę nie jest nic skomplikowanego usiąść do tego komputera, kliknąć, rozpocznij nagrywanie na OBS-ie i zacząć sobie nagrywać. Proszę bardzo. Ja każdemu daję szansę. I źle poszło. Click breakiem. Na szczęście nie dodaję za dużo. Ten Heracross był o wiele straszniejszy. Plus ja teraz mam po prostu ostry sos, który ma więcej tego. Więcej defa. Więcej defa i więcej życia. Tak. W ogóle... Czy uważasz, że Torkoal nie powinien być Pure Fire? Czy uważam, że Torkoal nie powinien być Pure Fire? Po części, w sensie, ale wiesz, znowu Fire Rock to nie byłby dobry typing dla Torkoala. Owszem, ja uważam bardziej nad, znaczy myślałem bardziej nad jakimś Fire Steel. Ale no Steel też nie pasuje do tego Pokemona. W sensie takim, spójrz że... no na niego jeszcze raz i powtórz to, co powiedziałeś chwilę temu. No Fire Steel nie pasuje do Torkoala, ja to mówię z pełnym przekonaniem. Gdzie on ci, w którym miejscu on ci wygląda na Steel? Na skorupie? Nie, to wygląda jak zastygła magma, czyli kamienie po prostu. Istnieje taka możliwość. No ale dobra. Ej, pan Wiesiu jest naprawdę dobry. Oj, panie Wiesiu. Oj, panie Wiesiu, panie Wiesiu. Oj.
Panie Wieś, muszę w ten sposób, jak taki januszowy sposób mówić o panu Wiesiu. Pan Wiesiu to jest Wiesiu. Pan Wiesiu! O, tajni nie byle kto. Super. Pan Wiesiu. Dobra, ale może jednak... Bądź co, bądź pan Wiesio jest teraz praktycznie jednym z moich najsilniejszych Pokemonów. Może jednak spróbujemy Fiflokiem. Szelmet! Szelmet nie powinien być typu stalowego. No Szelmet akurat z tym się zgadzam, ale on dostaje ten stalowy później, więc... To prawda. Więc nie jest jeszcze tak tragicznie. Oj... Uważam, że Nightshade idzie w odstawkę. No, zdecydowanie tak. Dobrze. Fury Swipes i Flinch? Co tu się stało? On trzyma King's Rock. On trzyma fajne. King's Rock na tym... Jeżeli tankiem. Flinguje King's Rock... Wait, bo nie użył Fling, nieważne. Ale gdyby flingował King's Rock, to czy wtedy ma 100% szans, że cię sflinchuje? Tak. Zajebisty. Faint. No ale tylko jednorazowo, nie? Może sflingować. Tak, ale nadal to jest... W razie czego, w razie gdyby coś, to jest 100% szans. Dobre. Mighty, yeah. Bardzo dobre. Mam tylko nadzieję, że walka z liderem nie będzie dwuwalką. Jezu, a może nie być. Nie wiem, czy wiecie, ale... No właśnie. Nie wiem, czy wiecie, ale jestem trochę w to słaby. Ale z drugiej strony, to jest to dosyć ciasny gym. I może nie mieć miejsca na 4 Pokémony na boisku. Przy czym u Lenory było jeszcze mniej miejsca i miała miejsce. W sensie, się pomieściły. Więc nie wiem. No w ogóle, jakie to jest obrzydliwe. Przez miód przechodzisz. Nie wiem. Ja bym odczuł pewien dyskomfort. Wyobraź sobie, jak się ale włosy może pokleić. Nie wiem. A może to jest tak, jak takie, wiesz, do czyszczenia, takie glutki, że po prostu przechodzisz przez to, jesteś czysty, ale nic na tobie nie zostaje. O! No to Piszczel się uczy ostatniego ruchu walczącego, czyli Storm Throw. Ej, który jest to oznacza zawsze wtedy, kryte. Że... Wtedy oznaczasz, że po prostu nie musisz... Otrygam. Nie musisz się kąpać. No. Technicznie rzecz biorąc. Chciałem użyć Willomisa, po czym misnąłem. Obawiając się kamiennego ruchu, zmieniam na kici-kici. Obawiając się kamiennego ruchu, zmieniłeś na kici-kici. Tak jest. That's some big brain time right here. Pewnie ostatni jego ruch to Scrash albo coś takiego. Ej, dziękuję, kici-kici. Znowu ora wszystkich na hita. Co za fajny Pokémon. Kolejny Pokémon Ranger. Ciekawe, jakiego robaka będziesz miał teraz. Ciekawe, czy Venonat. Okej. Muszę szybko to sprawdzić. Co sprawdzasz teraz? Chcę jedną rzecz. Chociaż nie, no dobra, nie, co, nie, ale nie no bez przesady, że będziesz sprawdzał podczas rozgrywki. Bo ja zastanawiam się, czy ten Pokémon jest... Ma zmieniony typ po prostu, dlatego używam Dark Pulse. Bo może mieć bug Psychic. Nie ma. Nie ma. No nic nie ma. Znaczy, używając Dark Pulse byś się nie dowiedział. Chociaż może byś się dowiedział, może ci to coś powiedziało. Dowiedziałbym się na pewno. No i mi się wydaje, że ma. Bo bug rezystuje Dark. Nie rezystuje. Nie rezystuje? Nie sądzę. Czekaj, bug Pokémon. Zobaczmy. Wydaje mi się, że nie rezystuje. Resist. Nie. Bug rezystuje. Fight, Grass, Ground. I to tyle. Okej. Ale jest za to niezbyt efektywne wobec Fairy, Fight, Fire, Flying, Ghost, Poison, Steel. Ten, kiedy... Dobra, proszę zrobić nowego mema, uwaga. Chociaż nie, to nie ma żadnego sensu.
Ale dobra, możecie spróbować zainspirować się moim pomysłem. Kiedy masz wymienić wszystkie rzeczy, które... Inaczej. Kiedy masz wymienić typy, na które bug... O nie! Skąd on to wiedział, przepraszam? Skąd on to wiedział? O Boże. W sensie nie rozpaczamy następnych drugą, 9 ale... poziomów. Nie, nie możemy. Aha. No tak się nie robi, przepraszam. Bullshit. Zwykły bullshit. Chciałem powiedzieć, kiedy masz wymienić tam typy, na które bug nie jest super efektywny i wtedy ten Jakos Word z tymi wszystkimi krajami świata. I nie trafiasz. Mercator. On też nie trafił. Świetna zabawa. Bawię się absolutnie cudownie. Pańko. Pańko? Nie wiem. Jak pańko wybuchnie, to pewnie mi się nic nie stanie. Będzie miał. Niech ma. Można, żeby mi nie wybuchł. Użyję Will-O-Miss, bo nigdy nie wiadomo. Może mamy Mirror Code. Coś takiego. Rapid Spin. Debil. To jest prawdziwy Fiflok. To nie jest udawany. Wiesz co, udawanego już nie będzie. Chyba, że wezmę kolejnego Zorue. Jest taka opcja. Okej, ten motyw był straszniejszy niż większość Pokemonów tutaj ogółem. Zazdroszczę, że boisz się Motima zamiast... Janmy. Janmy? Ale zobacz, przez jakie dwa gówna i przez jeden atak! Straciłem dzisiaj dwa Pokemony. To dalej Strugglebug, tak? Nie, nie Strugglebug. Signal Beam, znowu. Signal Beam. W sensie, ja rozumiem, że teraz zostałem świadomie, znając ryzyko, ale nie wiedziałem, że przeciwnik się domyśli, że... Gurdur chyba nie używa Dark Pulse. No dziwne to było rzeczywiście. Jest mi źle, naprawdę. Polubiłem te zrób. Polubiłem. Naprawdę dobrze się grało tym Pokemonem. Słowo kluczowe grało. 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 No i będę musiał znowu ekspić. O, Krasnot. Tylko, że mi się nie przydało. O, nice. Albo będę musiał znowu ekspić, albo znowu cię jakoś podpuścić do... Dobra. Taki dobry Pokemon. Wielka szkoda. Szkoda. Anyway. Nie, dobra, może nie. Szczerze, to ja chyba wezmę tego Yamaska. No. A to masz jeszcze jedną Zorua? Bo... Tak, mam jeszcze jedną. Czy mogę to złapać? Nie w ten sposób, debil. Kolbat. Szkoda gadać po prostu. Ej, mogę to zrobić chyba tak. O, i tak dalej. Ten Golbat miał inner focus. Focus. O Boże, dobra. Pan Yamask, a.k.a. Judasz, dołącza do naszego składu. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Ja okay. Bardzo. No, Kofagrigus to nie jest zły Pokemon. W sensie tak, oczywiście. No, ja tutaj go biorę ze względu na to, że mam Eviolite i mogę mu go w sumie wręczyć, przez co będzie tarczą nie do zniszczenia. Ale póki co taką tarczą jest pan Wiesioł, więc nie wiem, czy jest sens. Ostry sos. Nie. Czy w tej generacji istniał Quiverdance? Chyba tak. Więc hejs mi się bardzo przyda. Oj, panie Wiesiu. Panie Wiesiu, oddawaj to. A Violite. Poison chest. Straszne. Trzyma Leftovers. No idealnie, pan Wiesio otrzyma Leftovers i wszyscy zadowoleni. Tak trzeba żyć. Nic więcej nie zrobi, chyba że jakiś, nie wiem, Life Orb na
Fifloku? Nie wiem, czy to ma sens w ogóle. Będzie wielkie ekspiońsko. Dzisiaj w trawie wielkie ekspienie pogów. Tak to wygląda właśnie. Ja tutaj niestety... Nie pamiętam, czy ty w końcu wstawiłeś to na całą minutę? Tak. Super. Tak trzeba żyć. Zgodnie z umową. Nie idę tam. Dobrze, super. Idę tam na górę i tam będę sobie ekspił. Ale ogólnie możemy powolutku zbliżać się do końca. Mm-hmm. Ja bardzo bym chciał tego Golbata ubić, bo już mnie wkurza. On ma Rust, Wing Attack, Confuse Ray i Hypnosis. A ja nie trafiłem swoim ostatnim spinem. Także jak Kuba Bogu, tak bo Kubie i ja go uśpię teraz. Dobrze, tak trzeba żyć. Wolność rządzi. Jak to powiedział Łosioł ze Shrek. To jest niesamowite. Signal Beam. I Essential, który jest 8 leveli wyżej. Te dzikie poki naprawdę są bardzo silne. Bobolek, pomóż przyjacielu. Przebij się, ostro się sprowagam, przebij się. To jest banuch. Uwielbiam go, ale Night to jest Slash. Banuch. Mhm. Spróbujmy ten nowy Psybeam. Jak dobrze, że on nie trafił tym. Jak dobrze, że on nie tak na hipnozysem mi się wkurzył. W ogóle, tak sobie teraz pomyślałem, jak jest ten ruch No Retreat. No. Dlaczego tego ruchu możesz użyć tylko raz? Co to w ogóle ma być? No, czemu nie? Bo to by było z BTP, jakby to miało ten więcej jeszcze jakichś dodatków i tak dalej. Nie oszukujmy się. Tylko kwestia jest taka, że jego uczy się jeden Pokémon. Tylko Phalanx, no. No. I sam w sobie Phalanx nawet po tym jednym buście aż tak silny nie jest. No i o to chodzi właśnie, żeby dodać coś temu Phalanxowi, żeby stał się silniejszy, ale za jakiś koszt, a pozostałe Pokémony jakby to dostały i mogły z tego korzystać, no to byłoby o wiele gorzej. I no ten ruch byłby przegięty, ale byłby banowany wszędzie, tak, to jest zbalansowane po prostu. Dobrze, ale skoro i tak inne Pokémony tego nie dostają, to dlaczego No Retreat jest tak słaby? Czemu jest słaby? Kosztuje ci każdą statystykę. Tak, ale jest, mówię, no jest jednorazowy i mnie to boli. Wywaliłem się na tym, że jest jednorazowy kiedyś i po prostu tak, mam takie flashbacki, nie? Tak. Nie, no naprawdę, mógłby na spokojnie dawać coś więcej. No bo na przykład nie wiem, jakiś inny taki mega OP ruch. Klangoros Soul Blaze, czy któryś z nich, co on tam też dostajesz to samo kosztem 1/3 zdrowia. No to widzisz. No, tylko że potem tego Pokemona możesz wycofać, możesz go wyleczyć Wishem, Healing Wishem, Lunardensem, czy Leftovers. No ale dalej Leftovers. Musisz znowu to kliknąć, no. I dalej tracisz 1/3 życia. Tak, a Phalanx jak już zostanie, to się już nie wycofa, ale zdechnie. Nie traci życia, ma pełne życie, powiedzmy, jeżeli nic życiem nie dostał wcześniej, ale jeżeli dostał, to zazwyczaj wyprzedza coś już od razu, więc no, jak dla mnie wszystko się zgadza. Nie, wciąż uważam, że jest to niesprawiedliwe. Bo się nad nim przejechałeś po prostu. No tak. To tak jak, nie wiem, swoją drogą fajna animacja, jaką wchodzi. Jakiś świetny Bulma. To tak jak, nie wiem, to, że... O, dostałem czaszeczkę. Że Super Sonic ma 55% celności. Dlaczego? No nie wiem. Jaki jest w ogóle cel... Jaki jest... To jest ryzyko, to jest... Po angielsku bym powiedział... W sensie, ryzyko ryzykiem, ale... Istnieje Confuse Ray. Ja rozumiem, że nie każdy Pokémon się tego uczy i tak dalej, ale nadal. Jaki jest w tym cel? Po co? Po co to robić? Ale to jest dla niskopoziomowych Pokémonów, dla niskopoziomowych w niskopoziomowych arenach, no. O to po prostu chodzi, żeby, bo jakbyś zaczynał grę i dostał Confuse Rayem na twarz i później uderzył się dwa razy, żeby nie zniechęcić graczy, o. To nadaje ci takiego, jak nie trafi ten Super Sonic, to masz takie, o, super!
lecimy dalej, ściśniemy tego Pokemona i później ściśniesz następnego i następnego i następnego i następnego i następnego. Okej. Okay. Dlaczego zatem nie istnieje ruch, który ma 100% szans na burn? W sensie i 100% celności oczywiście. No bo burn daje o wiele więcej niż daje ci Supersonic? Czy tam Confusion? No dobra, okej, okay, nieważne. Masz rację. Dobra, panu Paperu, bo... No ja kończę właśnie fabularnie ten, więc... Tak, to właśnie chciałem powiedzieć. Ja natomiast będę musiał śmigać szybciutko z komputerka. Okej. Okay. Więc ja byłbym za tym, żeby wbić 15 poziom i się pożegnać. Także jest fajnie. Pamiętajcie do 20 nie spoilerować. Bardzo ważne info. Mm-hmm. Ojej. No i ode mnie tyle, ja nie mam nic więcej im do powiedzenia. Możesz na speedupie chyba tym już dolecieć. No, chyba, że... No ja będę się wracał tylko do pielęgniarki. Także ja się zatrzymam. A, no zatrzymam. To tutaj... speedupik. O. Albo nie, no spokojnie. Może być. Dobra. Okay. No, to dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to wiecie, co macie robić. Zostawcie podniesioną łapkę pod tym filmikiem, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie i dodatkowo naciśnijcie dzwonek, żeby być na bieżąco poinformowanym, kto, kiedy i gdzie wrzuca te odcinki, bo to nie jest proste. To jest wtorek, czwartek, ale jeżeli macie problemy z zapamiętaniem, no to dzwonek wam na pewno o tym przypomni. I myślę, że to by było na tyle. Dziękujemy jeszcze raz za uwagę. Życzymy wam, a bo dzisiaj jest Sylwester w ogóle. Szczęśliwego roku wam życzymy, oczywiście, żeby następny rok był nieco mniej upierdliwy niż ten, ponieważ ten to był jakaś totalna porażka, a tak poza tym to wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że wasze plany, wasze założenia, wasze cele na następny rok się po prostu spełnią. Także Peter, masz coś do dodania jeszcze? Mam do dodania to, że skoro ten rok był całkowitą porażką, to nie mogłem go skończyć z jedną śmiercią, tylko z trzema nagle. Nagle. No, to jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku już w nowym roku. Trzymajcie się. Cześć! Bye, bye!